jako następny wystąpi przed Państwem Akademicki Chór Harmonia pod batutą Haliny Goniewicz. Jest to chór mieszany, złożony ze studentów wychowania muzycznego w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zrzeszony w Polskim Związku Chórów i Orkiestr, jest zarazem kontynuatorem tradycji muzycznej założonego w 1908 roku Cieszyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia. Chór znany jest powszechnie z osiągnięć repertuarowo-interpretacyjnych. Ma za sobą wiele nagrań dla radia i telewizji. Podziwiany w Polsce i za granicą. Koncertował w Austrii, Belgii, Jugosławii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Rosji i Czechach. Wielokrotnie występował z Filharmonią Śląską, Częstochowską, Opolską, a także z orkiestrami Bielska-Białej, Raciborza i Zabrze. Brał udział w wielu europejskich festiwalach, a w Polsce w licznych festiwalach pieśni churalnej lub spotkaniach chórów studenckich, wracając zawsze z wysokimi nagrodami i uznaniem. Akademicki Chór Harmonia nagrywał swoją pierwszą płytę w holenderskim studiu słynnej Eni, która to płyta została wydana również przez holenderską wytwórnię Flaris. A oto, co dzisiaj zaprezentuję. Śpiewajcie Panu do słów Ruty Kornelii Lisowskiej. Wigilia autorstwa Lucyny Jabłońskiej. Na niebie anioł Urszuli Stefanii Gorzonek oraz Powinszowanie Bożego Narodzenia Anny Kobierusz. Muzykę napisali ksiądz Marian Kosiński oraz Władysław Krakowski. Nad tym jeziorkiem w Kantorowicach prezentujemy obrazem przemyślenia oś. Oś
oś. Zawsze marzyłeś. Stron 15 przeczytaliśmy. Woda jest piękna, aura już jesienna. Przeszkadzają nam tylko przepastne machiny. Gdzieś tam w głębi pracujące. Ognisko. Jeśli dla radości słowa spojrzymy w obłok życia, dostrzeżemy wartości, dla których trzeba było trwać. Trudzie powinność. Wówczas przestrzenie niebios spłyną nam aurą nadziei w zieleni. W blasku słonecznych przestrzeni tkwi pięknieje domowe ognisko w zarzewiu ofiarności i w prawie Bożej miłości. Tkwi pięknieje domowe ognisko. Duszniki Zdrój. 13 marca 2000 roku. Ojciec. Mój ojciec poszedł w niemrawość czasu, w okrucieństwie wojny, z granatem w zanadrzu, z białą laską w dłoni. Ofiarną determinację dla pokoju. Poszedł bez doczesnych zasług. Radosny, cichy, spokojny. Nijakość, miernota. Tudzież zaprzeczenie najpierwszych wartości w treści człowieczeństwa musi być bodźcem w tworzeniu dobra dla całego jestestwa. Oikumene. Pomnik Ignoto Deo. Czas zwiastowania prawdy. Cenne są ludzkie dzieła. Kształtujmy je w słowie i w czynie. Dzielmy się ich treścią jak okruszyną chleba. W dobru, gdzie mieszka człowiek. Wędrujemy jak Paweł trasą Bożych rybaków. Odkrywamy na nowo pomnik Ignoto Deo. Jesteśmy z Nikodemem. Modlimy się z celnikiem, aby przybliżyć każdemu owczarni Boże dzieło. W ocaleniu przez dobro trwamy w szarości trudu w naszej ziemskiej ojczyźnie. Tej, która nie zginęła w codziennej powinności, Bóg przybliży czas łaski w prawie cudu miłości. Dokona zbawczego dzieła w prawie. Kiedy zaś z upodlenia zgubnej cywilizacji wraca syn marnotrawny do ojcowskiego domu, Bóg poda mu dłoń łaski.
w miłosierdziu, dla zbawczych racji, których nie odmawia, od stworzenia, przez odkupienie, do uświęcenia, nie odmawia nikomu. 'Chrześcijańskiej rodzinie ekumenicznej pojednaniu, z błaganiem o pojednanie, dedykuje Marian Kosiński, Duszniki Zdrój, 26 marca 2000 roku. Zwycięstwo krzyża. Poetom przystani dedykuje wdzięcznie autor, 10 marca 2000 roku. Najpierw otworzyły się oczy, usłyszałeś ciszę, dotknąłeś piersi matki, dzieciństwo było życiem, zawsze marzyłeś, następnie wyszedłeś wiosną z domu tęsknoty, przestrzeń bzów, róż i konwali. Sylwetkę krzyża ujrzałeś w oddali, szlak wiódł od młodości do jesieni złoty. Zawsze marzyłeś. W szarości trudu, na przedwiośniu biedy, trwa wierność, kwitnie młodość. W utrudzeniu, zdobywaniu wiedzy, ty zawsze marzyłeś. Znalazłeś przystań pokoju w powinności. Znalazłeś wierność w obszarze niejakości. Zdobyłeś wartość w czas głodu i nędzy. Władcy wciąż mówili, że brak jest pieniędzy. U kresu sił byłeś, a jednak marzyłeś. Zawsze marzyłeś w radości, w cierpieniu. Krzyż jest zwycięstwem. Wieczność jest marzeniem. Zawsze marzyłeś w radości, w cierpieniu. Krzyż jest zwycięstwem.